Dzisiejszy temat, zarządzający księgowy, para dobrana, jednoznacznie wskazuje, jakie zagadnienie chcę przybliżyć. Dobrej współpracy zarządzających i księgowych nie da się przecenić. Dobra współpraca to ważny element prawidłowo prowadzonej księgowości, czyli takiej, która nie tylko jest zgodna z prawem, ale oddaje też rzeczywistą kondycję finansową organizacji. Z moich kontaktów z organizacjami pozarządowymi wynika jednak, że obszar współpracy z księgowością to temat trudny. Zarządzający najczęściej nie czują się mocni w zagadnieniach rachunkowych i w związku z tym niechętnie podejmują z księgowymi rozmowę jak równy z równym. Wierzą też, że osoby, które prowadzą w organizacjach księgowość, robią to dobrze, bo mają długie doświadczenie, to też wszystko jest w porządku. Często też słyszę zdanie: u nas księgowość prowadzona jest wolontarystycznie, więc czego ja mogę wymagać? Księgowi z kolei wykonują swoje obowiązki zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawach. Przede wszystkim ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych. I nie mają świadomości, że zarządzający mogą chcieć czegoś więcej. A zatem już w punkcie wyjścia mamy pewną trudność, najczęściej na poziomie komunikacji. Niemniej organizacja księgowość prowadzić musi. Co więcej, za jej prowadzenie odpowiedzialny jest zarząd. To też potrzebna jest osoba, czy nawet osoby o odpowiednich kompetencjach, tak by zarząd miał pewność co do poprawności prowadzenia ksiąg i sprawozdawczości. A zatem, czy dobra współpraca jest możliwa? W moim przekonaniu, popartym przykładami wielu organizacji, tak, to jest możliwe. Ale na pewno nie stanie się tak od razu. Do tego potrzebny jest czas, by wypracować język zrozumiały dla obu stron, poznać wzajemne oczekiwania. Na początek warto może powiedzieć, kto może prowadzić księgowość w organizacji. Sposób poszukiwania oraz wybór księgowego i formy współpracy w dużej mierze zależą od wielkości i zakresu działania oraz kondycji finansowej organizacji. Warto zwrócić uwagę, że ponieważ to nie księgowi odpowiadają za prowadzenie rachunkowości w organizacji, nie muszą oni w związku z tym mieć uprawnień księgowych. Ta odpowiedzialność przypisana jest bowiem do zarządu. Księgowość może być więc prowadzona wewnątrz organizacji na podstawie umowy o pracę, na zewnątrz przez biuro księgowe na podstawie umowy cywilnoprawnej bądź przez wolontariusza na podstawie umowy wolontariackiej. Niezależnie więc, na jaką formę współpracy się zdecydujemy, pamiętajmy o odpowiedzialności ciążącej na zarządzie. Dobrego księgowego cechują otwartość, umiejętność słuchania i współpracy z zespołem oraz umiejętność i chęć poszukiwania rozwiązań spełniających potrzeby rachunkowe i zarządcze organizacji. Dobry księgowy wie także, że zarządzający organizacją niekoniecznie znają się na kwestiach rachunkowych i ma chęć i odwagę, a także, przyznajmy to otwarcie, wiele cierpliwości, by tłumaczyć osobom z organizacji zawiłe kwestie rachunkowe. Ale trzeba też powiedzieć, dobry księgowy, nawet z wieloletnim doświadczeniem, nie jest automatycznie dobrym księgowym w organizacji. Bowiem sposób finansowania organizacji różni się od finansowania instytucji publicznych czy firm. Sektor pozarządowy ma swoją specyfikę, również pod kątem gromadzenia i grupowania przychodów i kosztów. Bez poznania tej specyfiki, a więc chęci nauczenia się sektora od strony finansowej, ta współpraca ma małe szanse powodzenia. Z kolei dobrego zarządzającego finansami cechuje świadomość, że odpowiada za ten obszar, że księgowość pełni w organizacji ważną rolę, nie tylko z powodu wymogów prawa, lecz także na potrzeby rachunkowości zarządczej, czyli na użytek wewnętrzny. A zatem zarządzający, by wejść w ten obszar, również musi zdobyć się na wysiłek nauczenia się specyficznego języka księgowego, kilku kluczowych pojęć oraz korzystania z narzędzi księgowych. Bez tego kroku ta współpraca również ma małe szanse powodzenia. Zarząd powinien podpowiadać księgowym, gdzie szukać informacji o sektorze. Najwięcej z nich oferuje przecież sam sektor, portale informacyjne i specjalistyczne doradztwo z tego obszaru. Takie doradztwo i szkolenia są również dostępne dla przedstawicieli zarządu i warto w nich uczestniczyć. A zatem, pierwszym krokiem jest obustronne poznanie swoich obszarów.
Księgowy powinien poznać organizację, jej statut, znać wszystkie umowy grantowe i te dotyczące współpracy, które w danym czasie w organizacji obowiązują. Z kolei zarządzający powinni rozumieć z pomocą księgowego lub dostępnych szkoleń, czym jest polityka rachunkowości, co to są księgi rachunkowe, plan kont, obrotówka, rozrachunki, na czym polega czytanie danych z ksiąg rachunkowych i jak korzystać z tych danych na potrzeby zarządu. A więc zarządzający powinni nie tylko poznać słownik księgowy, ale przede wszystkim wiedzieć, które elementy zapisów księgowych mogą być dla nich pożytecznym źródłem danych, na przykład obrotówka do monitoringu finansów, plan kont do monitoringu finansowego projektów. Często słyszę, nie jestem księgowym, księgową, nie znam się na tym. A zatem podkreślę to z całą mocą raz jeszcze. Jako członkowie zarządu mamy obowiązek znać się na tym do pewnego stopnia, ponieważ z mocy prawa odpowiadamy za ten obszar. Mówi o tym wprost artykuł 4 ustawy o rachunkowości. Podobnie księgowy powinien zapoznać się z zagadnieniami ważnymi dla zarządu, takimi jak budżet, monitoring budżetu, przepływy finansowe. Księgowy powinien znać wszystkie obowiązki sprawozdawczości finansowej organizacji, tak by plan kont pomagał w przygotowaniu właściwych raportów. Aby dobrze ze sobą współpracować, musimy znać swoje potrzeby i wiedzieć, co jedna strona może zaoferować drugiej. Ponadto, warunkiem dobrej współpracy jest czytelny podział odpowiedzialności pomiędzy zarządzającymi oraz innymi osobami, np. koordynatorami projektów i księgowością w zakresie zarządzania finansami oraz określenie wzajemnych oczekiwań. Taki podział odpowiedzialności powinien być spisany, aby nie było wątpliwości, kto za co odpowiada. Ponieważ za rachunkowość organizacji odpowiada zarząd, taki spis powinien zawierać m.in. zapisy o comiesięcznym sporządzaniu zestawień dla zarządu bądź dyrektora, o współpracy z koordynatorami dotyczącej przekazywania zestawień dla tworzenia sprawozdań z realizacji projektów, zaś w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, podawaniu co miesiąc wyniku finansowego na tej działalności. Księgowość powinna również robić zestawienia dla zarządu, z których będzie wynikało jasno, jak wygląda realizacja projektów i czy organizacja nie traci płynności finansowej. W ramach wzajemnych ustaleń trzeba też określić obowiązujący obie strony harmonogram. Jest to spis kluczowych dat, sprawozdań zewnętrznych i wewnętrznych, jakie organizacja musi sporządzić i przesłać oraz ich formatu. Ponadto harmonogram powinien też wyznaczyć datę, do którego dnia miesiąca najpóźniej organizacja przekaże wszystkie dokumenty za zakończony miesiąc. W sytuacji dużej liczby dokumentów najlepiej przekazywać je na bieżąco, a przynajmniej dwa razy w miesiącu. Z kolei księgowość ma wyznaczony termin, do którego zamyka miesiąc. Jest to potrzebne w celu bieżącego zarządzania, na przykład projektami. Widać, jakie kwoty zeszły, ile nam zostało. Podstawę zapisów w księgach stanowią dokumenty księgowe, a właściwie dowody księgowe. Warunkiem ich prawidłowego, to znaczy zgodnego z planem kont zaksięgowania, jest dobry opis. Zarówno księgowy, jak i osoby odpowiedzialne za zarządzanie organizacją funkcjonują pod presją terminów, sprawozdań, płacenia podatków, składek ZUS itd. Terminy wywiązania się z tego typu zobowiązań są nieprzekraczalne, a uchybienia w tym zakresie mogą mieć nieprzyjemne skutki dla zarządu. A zatem przekazane do księgowości dokumenty powinny być dobrze opisane. Dobry opis to taki, który bez wątpliwości pozwala zaksięgować dokument w odpowiedniej pozycji, zgodnej z wcześniej ustalonym planem kont, odpowiadającym działaniom merytorycznym. Każdy dokument przed przekazaniem do księgowania musi być sprawdzony i podpisany pod względem merytorycznym, tu zatwierdza osoba odpowiedzialna, na przykład koordynator, formalnym, tu zatwierdza dyrektor czy przedstawiciel zarządu, to zależy od wielkości organizacji, a także być zatwierdzonym do wypłaty ze środków danego działania, tu także zatwierdza dyrektor lub członek zarządu. Bardzo ważne jest, aby na dowodzie księgowym znalazło się źródło finansowania i kategoria budżetowa. Opisu tego powinna dokonać osoba odpowiedzialna merytorycznie za daną operację. Co więcej, dokument powinien mieć zapis, czy dotyczy on wydatków związanych z działalnością statutową nieodpłatną, odpłatną, administracyjną czy też gospodarczą. Te informacje powinny pochodzić z organizacji. Księgowość zatwierdza dowód tylko pod względem rachunkowym.
Każda organizacja musi sama opracować informacje znajdujące się w opisie. Nie jest to bowiem regulowane żadnym zewnętrznym aktem prawnym. Księgowość dostaje opisany i zatwierdzony dokument, który wrzuca do odpowiedniej szufladki, czyli mówiąc fachowo, księguje na koncie księgowym. Jeszcze raz powtórzę, dokumenty do księgowej powinny spływać systematycznie, tak aby mogły być ujęte w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału, polegającą na zaliczeniu kosztów i przychodów do tego okresu, w którym powstały, bez względu na termin ich rozliczenia. Po zamknięciu miesiąca, najpóźniej do 20 dnia miesiąca następnego, księgowość powinna dokonać wydruków lub innych zestawień, z których będzie jasno wynikało, jakie koszty w jakich projektach poniosła organizacja w danym miesiącu. Te zestawienia są podstawą dla koordynatora co do uzgadniania projektu. To koordynator bowiem odpowiada za projekt i on musi wiedzieć, czy jego zakupy zostały przypisane do odpowiedniej przegródki zgodnej z ustalonym planem kont. Jeżeli powstał bałagan, to trzeba go uporządkować i dokonać stosownych przeksięgowań. Takie zestawienia są podstawą sporządzania wszystkich sprawozdań i dają gwarancję, że w księgach rachunkowych jest to samo, co w złożonych sprawozdaniach. Księgowość nie powinna rozliczać projektów, gdyż nie jest za nie odpowiedzialna. Za rozliczenie projektu jest odpowiedzialny koordynator i to on powinien sporządzać takie sprawozdania. Taki opis ma również istotne znaczenie, gdy dany koszt nie zostaje pokryty ze środków projektowych, lecz ze środków własnych. I znowu, zarząd musi dobrze opisać dokument, aby księgowość wiedziała, z której kategorii przychodów statutowych pokryć ten wydatek. Czy będą to darowizny, czy może 1%, a może działalność odpłatna. Organizacja powinna mieć też wypracowany schemat obiegu dokumentów. Co się dzieje z dokumentem, na przykład fakturą, od momentu pojawienia się w organizacji do ostatniego etapu, czyli zarchiwizowania dokumentu. To także element wizerunku, a przede wszystkim finansowego bezpieczeństwa organizacji. Dokument odpowiednio opisany jest właściwie zaksięgowany, dzięki czemu na czas dostajemy odpowiednie zestawienie i wiemy, co dzieje się w poszczególnych projektach. A zatem sprawnie odbywający się obieg dokumentów w konsekwencji przekłada się dla zarządu na pewną i aktualną wiedzę na temat finansowego obrazu organizacji. Warto spisać te zasady, tworząc regulamin obiegu dokumentów. Zwłaszcza w dużych organizacjach, gdzie liczba projektów, a co za tym idzie dokumentów jest duża, jest to bardzo istotne. Ważne jest też ustalenie z księgowością, w jaki sposób organizacja może uzyskiwać potrzebne dla siebie dane. Czy będzie to eksport danych z kont księgowych do programu Excel, czy wygenerowany plik PDF, czy też jeszcze inne rozwiązanie. Kolejna niezwykle istotna kwestia wymagająca współpracy to sposób prezentacji danych finansowych. To zarząd powinien wiedzieć, jakie informacje są mu potrzebne do bieżącego monitorowania sytuacji finansowej, jakie są wymogi sprawozdawcze poszczególnych grantodawców i te oczekiwania powinny być jasno sformułowane. Podobnie takie oczekiwania powinny być też sformułowane pod kątem sprawozdania finansowego. Zarząd powinien mieć wpływ na stopień jego dokładności, bowiem to jego przedstawiciele reprezentują organizacje na spotkaniach, na przykład z instytucjami finansowymi i powinni umieć wytłumaczyć dane, które księgowość przedstawia w sprawozdaniach. Bardzo dobrze widać to na przykładzie informacji dodatkowej, której zakres niepodyktowany tabelami, jak dwie pierwsze części sprawozdania, może być opracowany bardziej lub mniej dokładnie. Wiadomo, że organizacja to żywy organizm, w związku z czym jej potrzeby, również te związane z księgowością, mogą się zmieniać. Trzeba o tym na bieżąco informować. Czasem słyszę, czekam od miesięcy na możliwość spotkania z księgową. Tak być nie powinno. Warto więc spisać na początku współpracy, jakie są zasady przepływu bieżącej informacji pomiędzy zarządzającymi a księgowością. Zalecam tryb regularnych, na przykład cotygodniowych spotkań, na których będziemy informować o istotnych kwestiach typu konieczne modyfikacje budżetów projektów. Podobnie księgowi powinni być informowani o rozpoczynającym się projekcie. Tu również warto zawczasu ustalić, jakie informacje będą potrzebne przy uruchamianiu nowego działania czy projektu. Najczęściej jest to umowa grantowa wraz z budżetem, do którego wspólnie z koordynatorem księgowość ułoży plan kont. Inne istotne informacje to harmonogram płatności, sposób rozliczania VAT, sposób raportowania. Takie spotkania to zresztą także okazja, by skorzystać z pomocy księgowego w bieżącym zarządzaniu finansami czy też planowaniu finansowym.
Ponadto księgowi mogą być zaangażowani w pomoc przy sporządzaniu rozliczeń różnych grantów. Ich pomoc jest także nieoceniona w przypadku przygotowań do audytów finansowych i kontroli. A zatem spotkaj się ze swoim księgowym czy księgową jeszcze dziś. Wspólnie zastanówcie się, czy i co warto poprawić w waszej współpracy.